Dzień dobry o tej godzinie 10, a nawet już 10:01. Widzę już, Jarosław na nas czeka, pozdrawia nas z zimnego dzisiaj UK, także pozdrawiamy też Jarosława. Zobaczymy, ile osób zbierze się o tak wczesnej godzinie, może kawę z nami się napijecie, chociaż moja to już, ja mam taką resztkę tutaj już tej kawy zimnej, też równie zimnej jak zimny dzień w UK. Kochani, dzisiejszym tematem będzie odblokowywanie naszej podświadomości, a właściwie tego wszystkiego, co blokuje nasz przepływ dostatku, pieniędzy, obfitości. I moim gościem jak zwykle jest kwantowa mentorka Grażyna A. Adamska, która jest specjalistką właśnie od podświadomości i świadomości i współpracy pomiędzy umysłem świadomym i podświadomym. Witaj, Grażynko. Witam serdecznie. Wreszcie się te nasze kwantowe pogaduchy do poduchy sprawdzają, bo tak rano jeszcze można się przytulić do poduchy. O właśnie, poduchy. Udowadniam, że to są do poduchy, słuchajcie, udowadniam, że to są do poduchy. Dokładnie. Jarosław pozdrawia też Grażynkę, witajcie, witajcie. To może na początek, ja zanim się jeszcze zbierze tutaj nas odrobinkę i ruszymy z tematem, to wyciągniemy jakieś pytania otwarte. Co pole kwantowe ma nam do przekazania na ten dzisiejszy dzień, na ten dzisiejszy live, spotkanie? Dobra, lewą ręką. Co ja tu wyciągnęłam? Ja myślę, że się to zgadza z naszym tematem. Czyli z tyłu mamy tak ładną mandalę i tu mamy co? Czakra podstawy. Czakra podstawy, moi drodzy. Czyli pytanie otwarte, które możecie sobie stosować nawet przez cały dzień czy przez cały tydzień. Zaraz powiemy z Grażynką, jak te pytania też można stosować. Jakbym się czuł, gdybym zawsze był uziemiony i doświadczał zdrowego przepływu energii? Jak karmiłbym moje ciało, umysł i ducha? Grażynko, jak ma się czakra podstawy do naszych finansów? Czy to ma jakiś związek? Właściwie to przepływ wszystkich czakr ma związek, jeśli chodzi o finanse, ale rzeczywiście ta czakra podstawy jest takim naszym uziemieniem, czyli my możemy bardzo wysoko wzlatywać, otwierać swoją duszę, swoje przekazy, tak, na energię pieniędzy, ale dopóki jej nie uziemimy, czyli nie staniemy, nie osiądziemy głęboko w ciele, czyli nie jakby uporządkujemy tej czakry podstawy, to tak naprawdę te pieniądze nam się nie zamanifestują, bo każde uziemienie, tak, czyli oczyszczenie, otwarcie, przepływ, zharmonizowanie tej czakry podstawy pozwala nam ufizycznić nasze marzenia. Dlatego tak bardzo ważne jest praca ze wszystkimi czakrami jednocześnie, bo to jest ważne, tak? Czyli od góry my manifestujemy, otwieramy się na przepływ, na tą energię pieniędzy, żeby być magnesem do przyciągania do siebie tego, czego chcemy i pragniemy w swoim życiu, ale dopóki nie osiądziemy twardo, nie zapuścimy korzeni, nie poczujemy całym ciałem, że jesteśmy tutaj, w tu i teraz, to tak naprawdę te marzenia gdzieś tam fruwają, ale i gdzieś wszechświat jakby oczywiście działa, przyciągając do nas, ale jeśli my latamy, że tak powiem, no to nie jesteśmy w stanie ufizycznić tego, czego pragniemy. I ta czakra podstawy rzeczywiście bardzo, bardzo ważną rolę odgrywa w budowaniu świadomości pieniądza w tu i teraz, po to, żeby przyciągnąć do siebie to, co chcemy fizycznie zamanifestować. Także ta dzisiejsza karta, która ma nas prowadzić, rewelacyjnie pasuje, co jest świetną odpowiedzią na to, jak płynie energia. Zobaczcie, Małgosia wyciągnęła kartę, która jakby odpowiada na to, na co mamy zwrócić uwagę, pracując z energią pieniędzy, energią bogactwa, energią luksusu, tak? I pamiętajcie, że my tutaj poruszamy temat dostatku, bogactwa, ale to nie dotyczy tylko pieniędzy, bo gdy my jesteśmy uziemieni i otwarci, to każde nasze marzenie, każda nasza pasja będzie się realizowała. I to nie chodzi o samą energię pieniędzy, chodzi o energię bogactwa ogólnie, nawet tego dotyczącego duchowości, rozwoju, relacji, tak, bogactwa relacji, bogactwa miłości, wszystko to ze sobą się wiąże. Także dzisiaj będziemy rozbijać te blokady, które gdzieś tam w podświadomości siedzą i w jaki sposób mogą nas blokować, a z drugiej strony możemy nie zdawać sobie z nich sprawy. Mhm. Myślę, że dzisiaj będzie mocny temat i fajny temat. Fajnie, fajny temat. Patrzę, co mi się tu jeszcze mówiłaś o blokadach, a tu mi też się pojawiło odpuszczenie blokad. Myślę, że też warto właśnie nawiązać do tej czakry podstawy, bo
jakby to jest też poczucie bezpieczeństwa, prawda? Ponieważ to jest ten najniższe centrum, znaczy centrum energetyczne, które łączy nas bezpośrednio z Ziemią, ale też bezpośrednio z materią, czyli właśnie z tym manifestowaniem. I generalnie jak ta czakra przetwarza energię na poziomie obaw, lęków, lęku o przetrwanie przede wszystkim, tak? Bo tutaj mamy właśnie te najniższe poziomy materii, nie mamy tego poczucia bezpieczeństwa, to ten brak poczucia bezpieczeństwa też nam się manifestuje właśnie w pieniądzach, w braku tego przepływu, tak? Czy w niedostatku po prostu, albo w niedoborze, w takim zwyczajnym niedoborze. Także kochani, tak naprawdę to jest temat rzeka, że tak powiem, dlatego on też u nas wraca, bo zawsze mamy o czym rozmawiać. I czy to potraktujemy jako dostatek, czy przepływ, tak tutaj zawsze będzie temat do rozpatrzenia, prawda? Ponieważ my postrzegamy, czy ludzie są może tak przyzwyczajeni, nauczeni do tego, czy wykształceni nawet, że pieniądze są czymś fizycznym na przykład, tak, że to jest coś fizycznego, że albo je masz, albo je nie masz. Z takiej perspektywy kwantowej, którą my uprawiamy, że tak powiem, z Grażynką, przede wszystkim możemy postrzegać to jako energię, jako przepływ energii, input i output, czyli my coś też dajemy z siebie i to później do nas wraca. Więc to, co my dajemy, to, co my wysyłamy, jakby na zewnątrz, do naszej rzeczywistości, ta informacja, ta w takim sensie właśnie kwantowym, na poziomie świadomości kwantowej, ma swoje źródło w różnych naszych właśnie nawykach myślowych, schematach, które istnieją w naszej podświadomości. I tak myślałam właśnie, żebyśmy dzisiaj zaczęli od tego, żeby Grażynka podstawy nam trochę przybliżyła, bo nie każdy może rozumieć, o co w ogóle w tym chodzi, co to ta podświadomość i skąd się w ogóle tam biorą te kody, programy, czy jakieś przekonania, czym one są. Więc Grażynko, jak to się w ogóle dzieje, i że tam się znajdują jakieś kody dotyczące w tym przypadku akurat tego dostatku czy pieniędzy w naszej podświadomości i gdzie ta podświadomość jest? Zacznę może od tego, co mi przyszło, jak zaczęłaś mówić. Bardzo często łączymy to poczucie bezpieczeństwa z pieniędzmi, co powoduje, że za każdym razem, gdy pojawia się zero na koncie, popadamy w panikę i w lęki. Pamiętajcie, że to, na czym skupiamy uwagę, to przyciągamy, czyli jeśli skupiamy się na braku tego, czego nie ma, ten brak się powiększa. Dlatego warto otworzyć w sobie poczucie bezpieczeństwa, ale nie w połączeniu z pieniędzmi, tylko w tym wewnętrznym poczuciu, że wszechświat zawsze mnie wspiera, że źródło, że Bóg Stwórca zawsze mnie wspiera i w tym odnaleźć to poczucie bezpieczeństwa, nie łączyć tego z pieniędzmi, bo wtedy za każdym razem, gdy okaże się, że nie ma jakichś wpływów, pojawi się lęk, pojawi się obawa, a nie o to w tym chodzi. Pamiętajcie, że my pracujemy na energii. Kolejna bardzo ważna rzecz, która właściwie to pojawiła się u mnie niedawno, która coś mi uświadomiła. Zwróćcie uwagę na to, że jeszcze kilka lat temu, ja tak robiłam, jak chciałam poczuć energię pieniędzy, tego przepływu, to brałam banknot do ręki, tak, wąchałam go, dostrajałam się do tej energii. A teraz jest doba, w której my przechodzimy na brak pieniędzy, czyli te papierki odchodzą, tak? Bardziej skupiamy się na kontach, na przepływie pieniędzy pomiędzy kontami, czyli nie mamy fizycznego banknota, on już mniej o banknotu czy monet, one coraz mniejsze znaczenie mają. I pamiętajcie, że w związku z tym też trzeba tutaj pewne rzeczy przemieniać, otworzyć się na samą energię pieniądza, nie tyle w banknocie, tylko w tym poczuciu, że on cały czas przepływa, że ja jestem w rezonansie z pieniędzmi, mimo że one fizycznie ze mną nie są. To jest w tej chwili bardzo ważne, bo dużo się zmienia we wszechświecie. My przechodzimy na te elektroniczne podejście do pieniądza, więc one zaczną jakby znikać nam fizycznie, ale no kurczę, jest dużo rzeczy, w które wierzymy, wiemy, że wszechświat działa, ale nie widzimy fizycznie tego, więc nasze przestawianie po kolei jest bardzo ważne i do tego służy podświadomość. Czym jest podświadomość? Podświadomość to jest taka część umysłu, do którego my nie mamy dostępu, ale ona zarządza naszym życiem.
I chociaż wydaje nam się, że podejmujemy świadome decyzje, czyli z tej połowy umysłu świadomego, to tak naprawdę on zarządza tylko 7% ze 100 naszego umysłu. A wszystkie decyzje podejmuje na podstawie tego, co mamy zakodowane w podświadomości. A podświadomość pracuje 24 godziny na dobę. Rejestruje wszystko, nawet w momencie, gdy jesteście nieświadomi, gdy śpicie i dzieje się coś dookoła was. W podświadomości powstają przekonania. Przekonania to są te myśli, które zostają naładowane emocjami bądź uczuciami. Wtedy powstaje ten korzeń, z którego dalej budują się kolejne jakieś wzorce, jakieś programy i na podstawie tego my funkcjonujemy. No a kiedy podświadomość jest najsilniejsza i najbardziej pochłania wszystkie te przekonania, oczywiście w dzieciństwie do 7 roku życia, gdy dla nas autorytetami są rodzice, wszyscy ci dorośli, którzy nas otaczają, łącznie, słuchajcie, z mediami, no bo nie oszukujmy się, małe dzieci mają dostęp do mediów w tej chwili już równie duży jak my, dorośli. I to wszystko jest przez te dzieci, one to wszystko chłoną i uznawają to za prawdę, bo jeśli się rodzą z czystym umysłem, wychodzą ze źródła, ze świata dusz, w którym miłość i przekazywane informacje były tylko prawdą, przychodząc na świat nie uznają czegoś takiego jak kłamstwo. One przyjmują wszystko z otwartością i chłoną to. Chłoną wzorce mam, tatusiów, babci, dziadków, mediów, wszystko to, co jest dookoła, co się pojawia, co jest nacechowane emocjami, czyli tak naprawdę już w łonie matki przyswajamy sobie pewne przekonania, które są połączone z emocjami naszej mamy i świadomi bądź nie ciągniemy je aż do dorosłości. I teraz, żeby sprawdzić, czy jakaś ze sfer naszego życia jest zablokowana, wystarczy przyjrzeć się swojemu życiu. Jeżeli czujesz, że w sferze finansowej dochodzisz do pewnego pułapu swoich zarobków i nagle trach, to znaczy, że trzeba poszukać w podświadomości, co powoduje, że nie możesz przekroczyć na przykład danej kwoty finansowej. Jeżeli żyjesz na krawędzi tak zwanego od 1 do 30, czyli na krawędzi tego przetrwania, byle do tego pierwszego mi te pieniądze wystarczyły, znowu siedzisz w energii braku i to wszystko przyciągasz. A to wszystko ma swoje korzenie w podświadomości jeszcze za czasów dzieciństwa. Także warto przyjrzeć się swojemu życiu i na podstawie niego zaobserwować, co mogło się zakotwiczyć w naszej podświadomości, a co w jakiś sposób wpływa na nasze decyzje. Często jest tak, że my zauważamy dwa takie podstawowe wzorce, czyli pierwszy taki bunt przeciwko rodzicom, czyli ja chcę inaczej. Oni zawsze się martwili o pieniądze, więc ja teraz się nie będę martwić o pieniądze. I to jest jeden program, który samemu sobie wytworzyliśmy, już będąc dzieckiem. Ale jednocześnie może pracować też program tak zwanej lojalności, głębokiej lojalności wobec rodziców, czyli jak byłam małym dzieckiem, to przejęłam te ich podświadome programy związane z pieniędzmi. I teraz będąc dorosłym człowiekiem, jeden i drugi program funkcjonuje. I jest tak, że najpierw dostaję super wysoką premię i jestem szczęśliwa, że wreszcie mam na coś pieniądze, a nagle bach, jakiś przychodzi rachunek i ta cała premia, ta cała nadwyżka zostaje nam odebrana, czyli lecimy taką sinusoidą, lepiej lub gorzej, w zależności od tego, który z tych paradygmatów, który z tych wzorców funkcjonuje. Także tych programów podświadomości, słuchajcie, jest bardzo, bardzo dużo. Przyglądając się swojemu życiu, jesteśmy w stanie odkryć, gdzie, który funkcjonuje w danym momencie. Ale pamiętajcie też, że podświadomość, tak jak mówiłam, to jest te 93%, do którego nie mamy bezpośredniego dostępu, a my działamy na tych 7%. I często jest tak, że my zauważamy pewien wzorzec, ale nie jesteśmy w stanie dotrzeć do korzenia, czyli do źródła, bo to, że na przykład ja, że pieniądze, tak, że obijam się o tak zwany szklany sufit, nie musi dotyczyć tego, że moi rodzice jedno czy drugie w ten sam sposób funkcjonowało, bo przypuśćmy, że byli dusi groszami i były pieniądze, tylko że bali się je wydawać, że lepiej było zbierać na kupkę,
razie na czarną godzinę, niż je wydawać. I teraz jeśli się obijasz o jakiś szklany sufit, to jak to się ma do tego, że rodzice zawsze te pieniądze mieli? Dlatego mamy wiele narzędzi, kwantowych narzędzi, które pozwalają dotrzeć do źródła podświadomości, do tego korzenia, tego przekonania, które nie zawsze ma związek z daną dziedziną życia, po to, żeby rozplątać to wszystko, uwolnić emocje, pozbyć się danego przekonania i je po prostu zmienić. I dzisiaj chciałybyśmy, ja już uprzedzam tutaj Małgosię, zanim Małgosia powie, że zrobimy sobie, słuchajcie, taką wspólną medytację, medytację rzeka pieniędzy. Dla mnie to jest po prostu rewelacyjna medytacja, która pozwala dotrzeć do podświadomie do tych wszystkich blokad, które w jakiś sposób nie pozwalają przepływać energii pieniędzy, energii bogactwa. Także za moment, jeszcze chwilę porozmawiamy i za moment doświadczycie właśnie tego, w jaki sposób można rozmawiać z podświadomością, bo jeśli nie można z umysłu świadomego dotrzeć do podświadomości, można to zrobić przy pomocy na przykład wizualizacji, gdy się na nią otwieramy, gdy pozwalamy jej wypłynąć na zewnątrz i poprzez obrazy obserwować, co może stanowić blokadę w danym temacie. Także mam nadzieję, że jesteście gotowi na taką wizualizację. Dajcie nam znać w komentarzu. A Małgosia, chciałabyś coś jeszcze dodać? Pewnie. Wy się przygotujcie na taką kwantową medytację. Jeszcze mogę dodać tutaj właśnie, że jest różnica pomiędzy takimi zwykłymi wizualizacjami, powiedzmy, a takimi kwantowymi, ponieważ w tych kwantowych zawsze sprowadzamy naszą świadomość właśnie do tej świadomości źródłowej lub świadomości kwantowej, świadomości punktu zero, lub albo jeszcze dodatkowo właśnie do świadomości pola serca. A wtedy jesteśmy połączeni w sposób bardzo taki wyraźny i głęboki właśnie z polem kwantowym i z naszą podświadomością, więc skuteczność jakby tych narzędzi ja odczytuję i jakby postrzegam też z moich własnych doświadczeń jako bardzo, bardzo skuteczną zwyczajnie. Pozdrawiam tutaj też, widzę słoneczny Perth, czyli mamy deszczowe UK, ale słoneczny Perth. Pozdrawiam, witam nowe osoby. Przygotujcie się do wizualizacji, medytacji. W tej medytacji, w tym ćwiczeniu, Grażynka Was poprowadzi, będziecie mogli zaobserwować, odkryć właśnie, czy coś Was blokuje i być może to się Wam zamanifestuje w jakiś określony sposób, będziecie w stanie później połączyć to z jakimiś informacjami ze swojego życia, a tym samym, przepraszam, uświadamiając sobie pewne rzeczy, możemy je uwolnić. Podświadomość też komunikuje się z nami właśnie w taki sposób bardzo obrazowy. Ja to mam jakby w sobie takie wyobrażenie, możemy powiedzieć, podświadomości, jako takiego małego dziecka, albo właśnie takiego, albo czasami wewnętrznego dziecka, które absolutnie wszystko pamięta, co kiedykolwiek mu się wydarzyło przykrego, tak, albo jakieś porażki, nieporażki. Że tam jest ta cała taka pamięć, ale właśnie to jest jakby taka świadomość dziecka, czyli nie podejmuje świadomych decyzji, działa na zasadzie takiej automatycznej po prostu. Jeżeli wkładamy tam pewne prawdy, no to właśnie nasza podświadomość traktuje to właśnie jak takie małe dziecko. Okej, jeżeli mówisz, że jeżeli będę płakała, to mi zgniją oczy, no to podświadomość w to wierzy, nie? No bo dzieci też tak wierzą. Więc ja też na przykład staram się jakby tak opanowywać w komunikacji z moim dzieckiem, mając tego świadomość w ogóle, tak, właśnie, że cokolwiek powiem, tak, to dziecko może w to uwierzyć i tak samo wierzy w to moja podświadomość. Na przykład zauważyłam, że mój synek się boi się pająków. Nie mam pojęcia skąd, najprawdopodobniej jest to mój lęk, bo ja się zawsze bałam pająków, chociaż ja się już teraz nie boję, tak, więc ja go właśnie uczę też tego przezwyciężania, albo na przykład programuję go, że ale pajączek jest dużo mniejszy niż ty i on ci nic nie zrobi, możesz go wziąć nawet do rączki i zobaczysz, on ci nic nie zrobi. I tak samo możemy traktować właśnie naszą podświadomość, słuchajcie, jak takiego małego brzdąca, bo to nie jest tak, że podświadomość jest tępa. Nie, my ją właśnie możemy zawsze przeprogramować, możemy jej pokazać, że to wierzenie jest nieprawdziwe. Tak? Jeżeli to dziecko weźmie teraz tego pajączka na rączkę, tak, i zobaczy, wow, nic się nie dzieje, tak? Nie dzieje mi się żadna krzywda, tak, to automatycznie zostaje uwolniony ten lęk, czy to będzie wobec pająków, czy w naszym przypadku wobec niedostatku, braku, czy właśnie jakiegoś blokowania przepływu. Na przykład już ostatnio
Artur zrobił coś takiego, że zobaczył, że jest pajączek gdzieś tam w rogu pokoju, czego ja go już nie uczyłam, ale wziął jakąś łopatkę i po prostu tam zaczął tego pająka, prawda, tam naparzać w te pajęczyny. Więc słuchajcie, no naprawdę wszystko się da. Wszystko się da. Co jeszcze chciałam tutaj dopowiedzieć? Myślę, że możemy jeszcze później porozmawiać z Wami na temat tego, co Wam się udało wychwycić w tej medytacji, wizualizacji, w jaki sposób Wam się pokażą te blokady, bo oczywiście jeżeli chodzi o takie programowanie z dzieciństwa, ja też mam swoich mnóstwo przykładów, może są osoby nowe, które ich jeszcze nie słyszały, także teraz Was zapraszam, Grażynka poprowadzi, ja wyłączę głos, żeby nie przeszkadzać tutaj moim krzesłem. To jest komunikacja, bo ten pająk chce, żeby się go bać. No właśnie, pająk chce, żeby się go bać. A ja z kolei, jak mam 15-latka w domu, to wielokrotnie słyszę: mamo, ale to nie jest mój program, tylko twój. Dobre. Uśmiech jest i mówię, bo czyli dociera, że to nie moje, że to nie jego, tylko moje. Także jest fajnie. Dobra. To jest rewelacyjne. Dobra, tak. To startujecie, ja wyłączam głos. Zatem bierzemy 3 głębokie oddechy. Po to, aby rozluźnić ciało. Z każdym wdechem poczuj, jak energia, nowa, świeża energia wypełnia każdą komórkę Twojego ciała. A z każdym wydechem pozwól, żeby wszystko to, co w jakiś sposób gdzieś Cię uwierało, wyszło z Ciebie. Opuściło Twoje ciało. I kolejny wdech. Głęboki, zasysamy nową, oczystą energię i z wydechem puszczamy wszystko to, co nam już nie służy. I jeszcze jeden wdech. I wydech. Teraz wracamy do naszego normalnego, stonowanego oddechu. Kładziemy dłoń na rękę, na serce. Witamy się ze swoim sercem. I skupiając uwagę właśnie na tym swoim centrum energetycznym, poczuj, jak rozpalasz w nim swoją iskrę mocy. Zwizualizuj, jak ta mała iskierka, kiedy dajesz jej uwagę, kiedy skupiasz się na nim, rośnie. Rośnie, ujawniając coraz potężniejsze i śmielsze, błyszczące światło, które rozchodzi się do każdej komórki Twojego ciała. Obserwuj, jak wpływa w każdą żyłę, jak wraz z krwią, z powietrzem dociera do każdego organu, wypełnia je. I poczuj, biorąc głęboki oddech, jak ta Twoja wewnętrzna moc teraz właśnie uaktywnia się, wypełniając się po same brzegi, wychodząc na zewnątrz i wypełniając też Twoje biopole. Poczuj tę energię w sobie. Poczuj połączenie ze źródłem, czyli zwizualizuj sobie, jak ta Twoja wewnętrzna moc łączy się z potęgą wszechświata, źródła Stwórcy. Jak to światło łączy się. I zauważ, że ten przepływ energetyczny jest cały czas. Teraz, gdy dajesz mu uwagę, dostrzegasz to połączenie, które jest bezustanne, które trwa, ale teraz odczuwasz je bardzo wyraźnie. Przenieś się teraz do swojego miejsca mocy. Do swojej oazy, do swojego azylu.
czyli tam, gdzie manifestują się Twoje marzenia, Twojego indywidualnego miejsca mocy. Poczuj to miejsce. Możesz je zobaczyć, możesz po prostu wiedzieć, że tam jesteś. Możesz to poczuć którymś ze zmysłów, może zapachem, smakiem. Możesz po prostu wiedzieć, że tam jestem, bo jesteś, bądź usłyszeć to. Zobacz, że w tym miejscu czujesz się wyjątkowo bezpiecznie, spokojnie i swobodnie. Teraz skieruj swoją uwagę na przepływającą niedaleko rzekę. Przenieś się w jej okolice. Zobacz wyjątkowość tej rzeki. To jest energia bogactwa, energia dobrobytu, energia pieniędzy. Przyjrzyj się tej rzece. Chcesz wyłapać wszelkie blokady, wszystko to, co ogranicza przepływ, bądź blokuje, bądź w jakiś sposób powoduje, że ten przepływ tej rzeki, ona sama, nie jest płynny. Najpierw spójrz na nią i poczuj, jakie odczucia pojawiają się, gdy na nią patrzysz? Czy jest wąska, czy szeroka? Jaki ma kolor? Czy płynie gładko, miękko, czy wręcz przeciwnie? Jest bardzo skoczna, porywista. Co czujesz, gdy na nią patrzysz? Czy w jakiś sposób odstrasza cię, wywołuje jakieś niekoniecznie fajne emocje, czy wręcz przeciwnie, przyciąga cię? Zrób krok do przodu i wejdź w nią. Pamiętaj, że jesteś w swojej oazie. Tutaj jesteś bezpieczna. Tutaj jesteś bezpieczny. Wejdź do tej rzeki i poczuj ją stopami. Czy dno jest muliste, może kamieniste, czy woda jest czysta, czy zamulona? To wszystko ma znaczenie. Pamiętaj, że masz aktywną w sobie moc twórczą. Więc wszystko to, co ci się nie podoba w tej rzece, te odczucia, niech one przejdą przez to światło twojej wewnętrznej mocy, redukując wszystko to, co ci się nie podoba. To światło uzdrawia. To światło zmienia i transformuje. Zrób kilka kroków do przodu, obserwując swoje odczucia związane z tą rzeką. Jeśli ci się coś w niej nie podoba, to, że potok jest rwący, czy zbyt spokojny, to, że jest za wąski bądź za szeroki, to, że na przykład stoi w miejscu zamiast płynąć, że brzegi są zarośnięte, albo że idąc do przodu widzisz, że jest coraz więcej kamieni, dużych kamieni, które nie pozwalają przepływać z lekkością i łatwością tej energii. Korzystając ze swojej mocy, wystarczy, że spojrzysz w te miejsca i prześlesz tam energię światła. Tej swojej wewnętrznej mocy w połączeniu ze źródłem. I obserwuj, jak wszystkie przeszkody znikają, rozpływają się. Kształtuj rzekę tak,
aby ci się podobała, abyś poczuł ten wewnętrzny przepływ, bo to jest twoja rzeka, to jest twoja energia. Dążąc do przodu, przyglądaj się temu, co się tam pojawia. Jeśli jest jakaś tama, nie pozwalająca przepływać tej energii, potraktuj ją światłem. Albo poproś o pomoc swoich przewodników duchowych, anioły. One są na twoje rozkazy. W tym miejscu pomogą ci tu i teraz. Obserwuj brzeg. Czy zauważasz tam na przykład osoby, które niekoniecznie dobrze ci życzą? Które w jakiś sposób mogą hamować przepływ tej energii? Przesyłaj im miłość. Miłość uzdrawia, transformuje. Zobacz, czy kolory tej twojej energii rzeki, rzeki pieniędzy ci się podobają. Jeśli nie, zmieniaj je. Masz do tego moc. Tu, w tym miejscu, ty tworzysz, ty kreujesz. Przyglądaj się temu, co się pojawia, idąc do przodu, i wszystko to, co ci się nie podoba, zmieniaj, transformuj. Uzdrawiaj światłem miłości. Twojej wewnętrznej mocy, potężnej mocy. Tutaj jesteś kreatorem, tutaj tworzysz, zmieniasz dla twojego najlepszego dobra. To tutaj bezpiecznie uzdrawiasz. Zauważ teraz, że twoja rzeka wpływa do potężnego oceanu, nieskończonego oceanu, bogactwa, obfitości wszechświata. I tutaj stań chwilę i zaobserwuj swoje emocje. Czy jesteś gotowy, czy jesteś gotowa na przekroczenie rzeki i wkroczenie do oceanu? Wypełnij się energią miłości. Poczuj potęgę, która teraz pojawia się przed tobą i czując wewnętrzną bezpieczeństwo, wewnętrzną potęgę, zrób krok w stronę tego oceanu. Popływaj w nim, zanurz się. Dostrój się do tej energii nieskończoności, aby poczuć wewnętrzne bezpieczeństwo. Wszechświat, źródło, stwórca jest nieskończony. Tam nie ma ograniczeń. Nie ma czegoś takiego, że gdzieś ci zabraknie. Nie ma tutaj poczucia braku, nie ma tutaj tej energii braku. Jest tylko obfitość i bogactwo. Zakotwicz sobie to nowe odczucie niekończących się możliwości w swoim sercu. Jeśli pojawiają się jakieś niefajne emocje, wykąp je w energii światła miłości. Kiedy już poczujesz kotwicę, poczujesz całą tą energię obfitości wszechświata, jak zakorzeniła się w twojej podświadomości, przenieś się z powrotem do swojego miejsca mocy. Stań na stałym lądzie. Widząc jednocześnie tą swoją rzekę, rzekę, która wpływa do oceanu obfitości. Poczuj moc, która od niej emanuje i która jest z tobą połączona, która jest w tobie, która jest tobą.
trzymaj to uczucie. Niech ono głęboko zakorzeni się w twojej podświadomości. Biorąc głębokie oddechy, powoli zacznij wracać do tu i teraz. Poprzez odczuwanie najpierw głowy, ramion, brzucha, nóg. Czując, jak z twoich stóp wyrastają korzenie, uziemiając się w tu i teraz. Poczuj ten wewnętrzny przepływ pomiędzy czakrami korony a podstawy. Przepływ, którego w tej chwili nic nie ogranicza. Bo moc jest w tobie i z tobą. Skupiając się na tym oddechu, powoli powracaj do tu i teraz. I gdy będziesz gotowa, gotowy, otwórz oczy i podziel się swoimi wrażeniami. Dajcie znać w komentarzu, jakie wrażenia się pojawiły. Właściwie dla mnie bardzo zawsze ciekawe jest to, w którym miejscu pojawiły się emocje, jakie pojawiały się przeszkody, bo dla każdego one znaczą coś innego. I teraz kolejna ciekawostka związana z podświadomością i z tą wizualizacją i z tym, co mówiła Małgosia, jeśli chodzi o kwantowe wizualizacje. My tutaj pracujemy na kolorach, na pewnych archetypach, na tym, co podpowiada podświadomość, co niekoniecznie jest rozumiane przez umysł świadomy. Czyli pracując z takimi wizualizacjami, musimy się otworzyć na transformację tego, czego nie rozumie umysł świadomy. Bo dzisiejsza wizualizacja pozwoliła Wam oczyścić tą energię pieniędzy, czyli ten przepływ pomiędzy czakrami, jednocześnie uziemić tą moc twórczą, jeśli chodzi o energię pieniędzy, w tu i teraz. Ale jeśli chodzi o umysł świadomy, to tak naprawdę on nie wie, co się kryło za daną belką, za tym, że mgliste dno było, za tym, że pojawiły się na przykład jakieś obawy wchodząc w ocean obfitości. I teraz kwestia tego, czy nasza podświadomość, czy nasz umysł świadomy jest w stanie odpuścić i pozwolić, żeby ta energia płynęła, czy wręcz przeciwnie, potrzebuje dodatkowej pracy, żeby dostrzec, które z tych przekonań zostały puszczone. Ale o tym będziemy rozmawiać zupełnie kiedy indziej. Dzisiaj najważniejsze jest to oczyszczenie rzeki pieniędzy, czyli to, co się pojawiło emocjonalnie, to, co było połączone z waszą energią pieniędzy, przepływu, po to, żeby uwolnić ewentualnie połączone emocje z danymi jakimiś przekonaniami, które nie musimy świadomie rozplątywać, dowiadywać się, co to było. Podświadomość uwolniła to, na co w danym momencie byliście gotowi. Urszula, płakałam cały czas, poza tym boję się wody, więc był lęk. Tak, czułam, słuchajcie, z tą wizualizacją zawsze jest coś takiego, że wchodząc do wody włączają się nasze lęki związane z obawami, właśnie jeśli ktoś się boi wody. Dlatego ja na początku mówiłam, że jesteś tutaj w tym miejscu, jesteś bezpieczna. Tak? Czasami możliwe jest też coś takiego, że my nie wchodzimy głęboko do wody, tylko fruniemy nad nią, ale ta każda emocja, która się pojawia, jest ważna. Jest ważna dlatego, że ona nam mówi o tym, co jest głębiej zakotwiczone, z czym warto popracować. Jarosław, nie wiem czemu, łzy, smutek, trochę zazdrość, jakaś i tęsknota, trudna tęsknota, nie wiadomo za czym tak naprawdę, dużo słonecznego światła, nie złote, ale coś w ten sposób. Zobaczcie, ile emocji wychodzi podczas takich wizualizacji. Podświadomość z wami rozmawia, ona wyrzuca na zewnątrz to, co w jakiś sposób może blokować przepływ energii pieniędzy. Warto się nad tym zastanowić, warto z tym popracować, bo słuchajcie, ja wam na początku mówiłam, przekonanie to jest
emocja plus myśl. Czasami po emocji jesteście w stanie dotrzeć do tego, jakie jest przekonanie, źródłowe przekonanie zakotwiczone, połączone z daną emocją. A dlatego to są bardzo ważne informacje, warto je sobie zapisać, żeby potem je rozwiązać, poszukać, co tak naprawdę siedzi głębiej. Rzeka była, u Ani rzeka była wzburzona, poczułam chwilowy lęk, jednak opanowałam rzekę i wpłynęłam do większej wody. Super, ekstra. Tak jak ja Wam mówiłam, mamy swoją wewnętrzną moc, moc miłości. Czasami jest tak, że my pojawiają się emocje, tak, łzy, smutek, zazdrość, kiedy nie dajemy pełnej uwagi tej swojej wewnętrznej emocji związanej z miłością, tak, tej miłości, która transformuje wszystko. Warto też na to spojrzeć uwagę, zwrócić uwagę, bo my tak naprawdę nie potrzebujemy żadnych technik po to, żeby uzdrowić cokolwiek. Wystarczy skupić swoją uwagę na miłości i ona wszystko przetransformuje. Ale oczywiście to 7% naszego umysłu świadomego potrzebuje konkretnych technik, które są pomocne w tym, żeby on zrozumiał, tak? Czyli z tego poziomu umysłu świadomego zrozumiał, że coś się zadziało, że coś się zmieniło. Małgosiu, ty chciałabyś coś dodać? Znaczy, wiesz, ja sobie tutaj tak siedzę grzecznie w tej energii, która mi się tam fajnie wytworzyła, bo miałam taką fajną tą wizualizację, jakby pozwoliłam właśnie na to, że podświadomość mi pokazywała te wszystkie rzeczy, więc moja bezpieczna przestrzeń, to mnie trochę zdziwiło, ale z drugiej strony nie powinno mnie dziwić, że myślałam, że to będzie właśnie może jakaś łąka albo no nie wiem, może jakiś most gdzieś, tak, albo coś w tym rodzaju, a ja wylądowałam na placu katedralnym przed katedrą w Santiago de Compostela i sobie myślę, wow, dlaczego tutaj, nie? A z drugiej strony przypomniał mi się właśnie później taki moment, gdzieś w tym roku 2013, właśnie w którym gdzie tak czułam, że moja dusza mnie do czegoś popycha, że ja mam robić coś innego, być kimś innym, pisać coś innego, że nie mogłam tego doktoratu pisać i w ogóle, i wtedy tak siedziałam przed tą katedrą właśnie i tak powiedziałam: dobra duszo, co chcesz, rób przeze mnie, ja już nie mam siły się stawiać, bronić, po prostu poddaję się, nie? Jakby to mi się z tym skojarzyło, że ja naprawdę się tam w tym poddaniu właśnie tej mojej duszy, temu, że nie wiem, co się wydarzy, nie mam pojęcia, co ze mną będzie, nie wiem, jak ja przeżyję, przetrwam, jeżeli mam odejść z pracy i tak dalej, jakby to zaufanie, nie? Poczułam się bardzo tak bezpiecznie, poczułam się taka wzruszona. Potem też widziałam właśnie tą moją rzekę i tam różne jakieś przeszkody, weszłam, wyrzucałam z niej takie wielkie kamienie jakieś takie, były takie gałęzie na przykład, które miałam wrażenie, że bobry zrobiły, ale słuchajcie, ale miałam takie wrażenie, że jakby to symbol, że bobry zrobiły tamę, ale miałam taką informację właśnie z mojej podświadomości, że to były jakby takie wierzenia, jakieś blokady moich przodków, nie, że jakby coś zbudowanego przez moich przodków w odniesieniu właśnie do tego dostatku, czy coś, jakaś taka właśnie, czy blokada, czy ten, więc też to wyrzucałam, potem przeprowadziłam sobie buldożer, który rozpychał po prostu te granie, poszerzał mi to i potem była coraz szersza, bo to była taka rzeka, która też taka malutka rzeczka kręta, która płynie przez Santiago, a potem ona była taka duża, że wyglądała jak taka rzeka z Ameryki, z Dakoty, taka wielka, wielka po prostu, taka, że nie widać, gdzie są te jej brzegi, potem jakieś tam wodospady, ale sobie pomyślałam, że takie zbyt spadziste te wodospady, za bardzo to pryska, no to je wygładziłam, więc tam się bawiłam też z tą wodą, a na końcu to mi się bardzo podobało i też byłam taka wzruszona, że dotarłam właśnie do oceanu, do Atlantyku, zimna woda, ale ja stoję nago po prostu, nikogo nie ma, jestem ja, plaża, na tej plaży taki chiringuitos, jakiś domek, I taką miałam w sobie pewność, że jestem w tym, to takim moim spełnionym marzeniu, że mam bar na plaży i dom przy plaży, po prostu gdzieś w Hiszpanii. Więc tak bardzo, bardzo fajnie mnie to jakby przeprowadziła ta moja podświadomość przez to wszystko i ja czułam się tak jakby tak fajnie, bezpiecznie się w tym czułam. Więc to dla mnie chyba też jest taka fajna informacja, że jakby, że właśnie, że na przykład nadal coś usuwam, co jest od moich przodków, że tam jeszcze oczyszczam coś, ale z drugiej strony, że mam to zaufanie, że myślę, że takim symbolem też wyraźnym dla mnie jest to, że ja tak czułam się wolna, stojąc sobie po prostu nago gdzieś tam w tym oceanie, tak? Więc bardzo, bardzo transformujące myślę dla mnie to ćwiczenie. Bardzo je poczułam.
taka niesiona się w tym wszystkim i prowadzona głosem Grażynki. Jeszcze tam gdzieś ptak jakiś śpiewał, jakiś dzwoneczek dzwonił. I sobie pomyślałam, że Boże, to jest tak, tak doskonałe po prostu to ćwiczenie w tym momencie, tak zorganizowane przez pole, że to naprawdę taką magię poczułam niesamowitą tego ćwiczenia razem z Wami. Więc mam nadzieję, że Wy też. Powiedzcie, jakie Wy, co widzieliście w swojej wodzie, w swojej rzece? Bo tak jak mówię, ja miałam kamienie jakieś takie duże, tamy bobra, takie porobione, zarośnięte brzegi miałam takie w jakimiś trawami, więc też to usuwałam. I co z tym zrobiliście? I czy nie mieliście na przykład takiego wrażenia, że jak widzicie ten kamień właśnie, czy coś tam innego w tej rzece, że jednocześnie, że wiecie, co to jest? Że wiecie, że gdzieś ta podświadomość mówi, że ten kamień to jest coś tam. Dajcie znać. Gosia tutaj też poruszyła ważny temat. Z jednej strony wizualizacja, z drugiej to, co słyszała i co się pojawiało w dźwiękach. Pamiętajcie, że nasze zmysły pracują, że my mamy nie tylko dwa zmysły, tak, wzroku i słuchu, ale też jest węch, smak i to wszystko, co przychodziło do Was, miało znaczenie. Są osoby, które podczas wizualizacji nie widzą, ale na przykład pojawiają się różne smaki, to też są informacje, tak, dane słowa, które do nas docierają w danym momencie. Zwracajcie uwagę na to, co się pojawia, co jakby z jednej strony macie wrażenie, że odsuwa Waszą uwagę od tej wizualizacji, jak ktoś chce się skupić, ale skoro podświadomość zwraca na to uwagę, to jest to ważne. Tak? Także być może podczas wizualizacji, tak, pojawiło się coś jeszcze dodatkowego. Na przykład mam znajomego, który czuje swojego anioła stróża, kiedy koło niego jest. Także być może pojawił się jakiś zapach w danym momencie i dopiero teraz, jak my o tym mówimy, to Wam się to uświadamia. Także dajcie znać. Ania. Grube ryby przepływały. No, czytaj. Grube ryby przepływały obok i małe z ciekawością przypływały do mnie. Jarek, moja rzeka była bardzo czysta, połyskująca różnymi kolorami, czasem turkusowa, ale z pięknymi brzegami, raczej dzikimi. Czułem zapach bzu i kasztanu. O! Wow. No, super. Niesamowite. Ja też sobie przypomniałam, jak powiedziałaś właśnie o tym, że czułam jakiś ładny zapach, taki jakiś, nie wiem, kwiatów albo czegoś takiego bardzo uroczego, co też tak jakby bardzo pozytywnie mnie nad tą rzeką nastrajało, co też było takie jakby dla mnie, na przykład zdziwiło mnie to, bo pamiętam tą rzekę, ja byłam nad tą rzeką w Santiago i tam nie pachniało tak w rzeczywistości ładnie, zbytnio, bo tam jest zawsze wilgoć, w ogóle nie, tam nie pachnie zbyt ładnie, a tutaj był taki piękny zapach, nie wiem, jakiegoś jakby jaśminu albo jakichś akacji, bo akacje chyba będą kwitły teraz i to rzeczywiście, to fajnie, takie wielowymiarowe wrażenia nam się mogą pojawiać. Ja jeszcze chciałabym zwrócić na jedną ważną uwagę. Słuchajcie tego, co Wasza podświadomość pokazuje, bo zobaczcie, Małgosia mówiła, że ona brzegi, które były zarośnięte, czyściła. Z kolei Jarek napisał, że brzegi były raczej dzikie i mu się to podobało. Zobaczcie, jak my różnie postrzegamy coś, co jest dla nas odpowiednie, tak? To, że on widział dzikie brzegi i to mu się podobało, to nie znaczy, że to była zabrudzona rzeka czy coś w tym stylu. Wręcz przeciwnie. To jest jego podświadomość, to pokazuje jego podświadomość i w tym czuje się dobrze. To nie znaczy, że trzeba to wyrywać, tak, czy niszczyć. Małgosia z kolei stwierdziła, że jednak chce mieć czyste te brzegi, więc je oczyszczała. Każdy z nas jest inny, dlatego podczas takich wizualizacji jest ważne, żeby podążać z tą podświadomością i wyłapywać emocjami, co Wam się nie podoba, a co jest okej. Okay. Nie, to jest bardzo ciekawe właśnie, bo ja stwierdziłam taką myśl, nie taką właśnie, gdzieś mam wrażenie, że gdzieś z tej podświadomości takie rzeczy wychodzą, że wyrównam te brzegi, tutaj jeszcze poszerzę i postawię młyn. Nie? I jakby znowu sobie skojarzyłam moi przodkowie, gdzie wiem, że mój któryś prapradziadek miał młyn właśnie nad rzeką. Więc to jest coś niesamowitego, co tutaj wypływa po prostu podczas takich ćwiczeń. Monika też pisze swoje wrażenia. Widzisz? Aha, u mnie piękny górski potok ze źródlaną wodą, z ogromnymi kamieniami. O, to może
Nie mogła przepływać swobodnie, bo spadało na nią i leżało ogromne, uschnięte, iglaste drzewo, które blokowało przepływ, które chciało mnie staranować, będąc za moimi plecami. Przeszłam za niego i go opchnęłam, czując ulgę i moc. Później kamienie się zmniejszyły i pięknie rzeka wpłynęła do oceanu z piękną i jasnym blaskiem plażą. O. Super. Rewelacja. To jest właśnie kwintesencja, słuchajcie, tych ćwiczeń. Tak, że my nie tracimy godzin na grzebanie w tej podświadomości. Możemy to robić dodatkowo, prawda, jeżeli chcemy się dowiedzieć konkretnie właśnie, co tam było takiego, co mnie blokuje. Bo czasami pewne programy uwolnimy poprzez właśnie takie kwantowe ćwiczenie, a czasami będziemy musieli innych głębiej poszukać, bo się nam chowają pod różnymi rzeczami innymi, dodatkowymi. Natomiast tutaj właśnie fantastyczne to, co Monika zrobiła, że ona po prostu w tym ćwiczeniu odblokowała swój przepływ. Odblokowała, czyli tą największą blokadę, która w dodatku gdzieś tam chciała ją zaatakować, no po prostu to wyrzuciła i wpłynęła do oceanu. To jest moim zdaniem właśnie takie podsumowanie tego, jak działają na poziomie podświadomości też tego typu praktyki, właśnie takiego oczyszczania tej podświadomości. Bazujemy na archetypach, na symbolach, na obrazach, na dźwiękach, na najróżniejszych wrażeniach. Jarosław coś pisze jeszcze. Teraz mi przyszło, że ta tęsknota, która się pojawiła, to może tęsknota za taką dziką, piękną naturą, wyrwanie się z betonu miasta. I zaraz Jarek dopisuje, że te odpowiedzi, które przychodzą, płynie tyle informacji, jak prowadzi pole. Zobaczcie, jak my zaczynamy rozmawiać, te rzeczy przychodzi. I warto właśnie podczas takiej wizualizacji później usiąść i sobie rozpisać, co do was w danym momencie jeszcze przychodzi. Dlatego my teraz tak dyskutujemy, bo być może podczas wizualizacji nie zwracaliśmy na pewne rzeczy uwagi, a teraz, gdy wam podsuwamy, pojawiają się pewne odpowiedzi. To jest rozmowa z podświadomością. To jest coś, co wychodzi na zewnątrz, na co warto zwrócić uwagę, tak? Dokładnie, dokładnie, kochani. No, zbliża się już godzina naszego dzisiejszego spotkania, więc mam nadzieję, że wam się podobało. To oczywiście jest jedno z wielu takich naszych spotkań, także jeszcze was zaprosimy na kolejne. Być może na następnym spotkaniu bardziej się skoncentrujemy na którychś z konkretnych tematów, czy konkretnych blokad, którym możemy się przyglądać w naszym życiu. Dorota jeszcze pisze swoje wrażenia z medytacji. Zobaczyłam duży kamień po środku, pochodził od rodziny, czyli widzicie, jakby jest symbol i jakby wiesz intuicyjnie, czym to jest. Mi nic nie należy, wszystko dla rodziny, znaczy ja na nic nie zasługuję. Zauważyłam, że mimo kamienia rzeka jest nadal wartka. Powiedziałam rodzinie, że ich kamień to ziarenko piasku dla wszechświata. Kamień zaczął się robić przezroczysty, rzeka była chłodna i czysta. Wspaniale, słuchajcie, wspaniale, Dorota. Tak, dla mnie to drzewo to było mega zaskoczenie i dostałam tak piękne uświadomienie, że teraz ta obfitość może swobodnie płynąć. Dziękuję. Dzięki, Monika, za podzielenie się, bo fantastycznie po prostu tutaj ci to wyszło. Kochani, także mamy nadzieję, że wam się podobało na tym naszym dzisiejszym spotkaniu kwantowe pogaduchy do poduchy. Mam nadzieję, że inni sobie do poduchy jeszcze dzisiaj pooglądają albo jutro. Wpadajcie na nasze kanały, na mój kanał i na Grażynki. I oczywiście, jeżeli chcecie i wam się podobało to ćwiczenie, chcecie więcej takich rzeczy, to zapraszamy was na takie całodzienne szkolenie online, które robimy na żywo z Grażynką 10 czerwca. Gdzie przygotowałyśmy właśnie takie kwantowe ćwiczenia na odblokowanie podświadomości, na przepływ, na pieniądze, bogactwo, jakby nie skupiając się na jednej definicji. Będą tam ćwiczenia zupełnie nowe, których nigdzie nie było, będą pytania kwantowe, najróżniejsze przykłady, które dostaniecie, z których będziecie mogli sobie korzystać. Przedyskutujemy też, jak te różne narzędzia stosować. No i oczywiście Grażynka opowie wam o tym, jakie są te główne blokady podświadomości, na które trzeba zwrócić uwagę i będziemy po prostu w sposób praktyczny kwantowymi medytacjami, wizualizacjami, ćwiczeniami, pytaniami i różnymi fajnymi rzeczami odblokowywać po prostu te podświadome programy. Grażynka, coś powiesz? Wspomniałam o tym paradygmacie lojalności wobec rodziców, tak? Okay. Czyli że jeśli działają dwa równocześnie przekonania, czyli bunt przeciwko temu, że rodzice postępowali w stosunku do pieniędzy, bo bogactwa w ten sposób, ja będę inaczej, a z drugiej strony podświadomie mam zakodowane w sobie, że i tak jestem lojalna wobec rodziców i robię tak jak oni. Jeżeli one dwa działają, no to jakby tak jak mam mówiłam,
tak? Sinusoida. Pojawiają się fajne pieniądze i nagle trach, te pieniądze gdzieś muszą być wydane, upłynniają się. Jest mnóstwo, słuchajcie, takich przekonań, blokad, które powstały i które w jakiś sposób mogą wpływać na nasze podejście do bogactwa i do pieniędzy, a których nie jesteśmy świadomi. Jest coś takiego jak toksyczny pieniądz, tak? Czyli coś, co się pojawiło w momencie, kiedy przeżyliśmy jakąś traumę i tam nie tylko lęk przed pieniędzmi, ale też lęk przed zaufaniem do tego, żeby zdobywać te pieniądze, jest lęk przed przetrwaniem, tak? Czyli powiązanie pieniędzy, tak jak dzisiaj mówiłyśmy, z poczuciem bezpieczeństwa, które też powoduje, że w jakiś sposób skupiamy się na energii braku, a nie na energii bogactwa. O tym wszystkim będziemy mówiły podczas tego szkolenia, będziemy uwalniali te przeszkody, będziemy doszukiwali się, które z tych przekonań mogą być zakodowane, zakotwiczone w podświadomości, a uwierzcie mi, że ja jak pracowałam z tymi przekonaniami, co jakiś czas je nawet powtarzam, żeby sprawdzić, czy jeszcze gdzieś tam się po drodze coś nie zakorzeniło, czy coś nie wyszło na zewnątrz. Czasami pojawiało się coś, co wydawało mi się, że już dawno zostało uporządkowane. Pamiętam, jak kiedyś miałam jakąś taką sytuację, że tata odebrał za mnie jakieś pieniądze i nie powiedział mi o tym. I u mnie w podświadomości się zakodowało, że mnie okradł, bo nie powiadomił mnie o tym, że odebrał za mnie jakieś pieniądze. Wiecie, jak mocno wpływało to na moje podejście i zaufanie do innych, do tego, żebym mogła żeby te pieniądze do mnie przyszły i czy one na pewno są moje. Także słuchajcie, jest mnóstwo takich przekonań, wzorców, które gdzieś tam się zakodowały w podświadomości, do których w tej chwili nie mamy dostępu, a one podczas tych wizualizacji, tak jak dzisiaj robiliśmy, wychodzą na zewnątrz, pojawiają się, jesteśmy w stanie do nich dotrzeć, bo podczas wizualizacji nie tylko pojawia się ten kamień symboliczny, tak, tylko nawet przychodzą sytuacje, kiedy to się wydarzyło, o których już dawno nie pamiętaliśmy, które w ogóle mieliśmy wrażenie, że spłynęły, a się okazało, że jednak w podświadomości stworzyły potężną blokadę, potężny wzorzec. Także serdecznie zapraszamy Was na to nasze szkolenie w niedzielę bodajże, czy w sobotę? Sobota 10 czerwca od godziny 12 do 18, czyli tak jak te nasze takie mini szkolenia organizujemy. Link znajdziecie w opisie tego filmu, link do platformy mojej kursowej kursy-małgorzata-kwietniewska.com. Tam macie również do tego kursu bonusy, taki jak e-book przygotowany przez Grażynkę na temat blokad właśnie podświadomości i bogactwa oraz kwantowe takie medytacje w formie MP3, które możecie sobie pobrać już teraz na platformie i z nimi ćwiczyć. A szkolenie będzie na żywo, więc będzie takie interaktywne, będziemy mogli też porozmawiać, podyskutować sobie. Mamy Zoom, mamy StreamYard, w zależności od tego, ile miejsc będzie zajętych, czyli pewnie najprawdopodobniej będziemy uprzedzać jakby przed samym szkoleniem, czy spotkamy się na StreamYardzie, czy na Zoomie. Natomiast na pewno zrobimy to na żywo, tak żebyśmy mogły Wam podpowiadać też na to, co Wam będzie wypływać podczas tego szkolenia. Także kochani, dziękujemy dzisiaj Wam bardzo, zapraszamy serdecznie i myślę, że na następnym live'ie możemy na przykład coś więcej powiedzieć o takich przykładach też programów lojalności. Ja sama bardzo dużo takich poznałam, zauważyłam nie tylko u siebie, ale też podczas sesji odczytów Kronika Kaszy, jak napotykam się właśnie na takie programy lojalności, więc całkiem sporo mogę Wam poopowiadać, może też Was to zainspiruje do tego, żeby sobie coś uświadomić i uwolnić. Także kochani, żegnamy się, Grażynko. Do zobaczenia. Żegnamy się z Wami i życzymy Wam wspaniałego dnia, tygodnia. Śledźcie nas i do zobaczenia już niedługo. Pa, pa, pa. Do zobaczenia.